Lokasz, a więc jak to działa? Czy da się przesłać wideo? Pierwsza rzecz, spróbować, jak to się robi. Kto będzie później mógł mieć do tego dostęp? Czy to każdy w internecie będzie mógł obejrzeć takie wideo? Czy trzeba sobie tam konto założyć? No i później sprawdzać, czy rzeczywiście są wolni od cenzury, czy wszystkie takie zdroworozsądkowo treści normalne po naszemu można będzie tam umieszczać. No a druga rzecz, posprawdzać, jak tam jest z różnymi treściami, tekstami. Może jakieś artykuły ze zdjęciami też, czy tam można umieszczać i kto i jak wtedy może mieć do tego dostęp. To tyle pierwszego testowego wideo.